Dzień dobry, witamy wszystkich. Zaczniemy dzisiaj trzeci odcinek naszego cyklu Zwierzęta ludzkim okiem. Dzisiaj porozmawiamy o potrzebach naszych i zwierząt. Szerzej temat przedstawi oczywiście Agata, natomiast ja się będę czasami wtrącać. Sam temat potrzeb zwierząt i ludzi budzi kontrowersje, szczególnie jeśli rozpatrujemy go w kontekście naszych wzajemnych potrzeb. Ale dzisiaj nie o tym, porozmawiamy nieco szerzej. Jako że ludzie należą do królestwa zwierząt, to mamy wiele bardzo wspólnych potrzeb, które bardzo często w bardzo podobny sposób realizujemy. I temu dzisiaj właśnie poświęcimy nasz odcinek. Moim zdaniem taką podstawową potrzebą jest jedzenie, zaspokajanie głodu. Żeby istnieć, trzeba jeść, a żeby jeść, trzeba to pożywienie zdobyć. Czyli trzeba wywęszyć ofiarę, dopaść ją, krótko mówiąc upolować, albo nie wiem, zerwać, znaleźć, zgromadzić, w przypadku ludzi wytworzyć, kupić. W świecie zwierząt o pożywienie jest znacznie trudniej i rzadko kiedy jest go pod dostatkiem, więc żeby się najeść, trzeba się wysilić. W świecie ludzi, przynajmniej w wielu regionach świata, jest tego za dużo i niestety w nadmiarze z niego korzystamy, stąd też otyłość, która w świecie zwierząt praktycznie się nie zdarza, bo ci, którzy są grubi, wolniej biegają, a zatem łatwiej na nich zapolować albo trudniej im zapolować na innych, w związku z czym mają mniejszą szansę rozmnożenia się i przekazania tych niekorzystnych genów potomstwu. Musimy powiedzieć o jednej kwestii, która dla nas, jako dla ogrodu zoologicznego, jest bardzo istotna, czyli o potrzebie naszych zwiedzających dokarmiania naszych zwierzaków. W 2019 roku rozpoczęliśmy kampanię pod tytułem Zostaw, nie dokarmiaj, której celem było informacja i edukacja naszych gości o tym, żeby naszych zwierzaków jednak nie dożywiać. Była to kampania wieloetapowa, prowadziliśmy ją jeszcze w 2020 roku, pewnie i w tym roku również będziemy naszych gości o tym informować, natomiast filmiki, które nakręciliśmy, mówiły chociażby o tym, żeby właśnie nie dożywiać naszych zwierzaków z uwagi na bardzo wiele kwestii. Między innymi oczywiście to, co się nasuwa nam na pierwszy plan, czyli zupełnie nie to jedzenie, które powinno być podawane naszym zwierzakom. U nas specjaliści mają określony plan żywienia naszych zwierząt. Te zwierzęta są żywione według bardzo specjalistycznych wytycznych oraz mają swoją dietę. O niebezpieczeństwach związanych z dokarmianiem, a więc dokarmiający może zostać zraniony, bo nie wiem, czy wiecie, ale na przykład siła nacisku dzioba dużej papugi to jest około 100 kg na metr kwadratowy i jest to nawet sporo. Malutka kapucynka ma ząbki ostre jak sztylety, więc też nas może zranić. No i często nasi goście nie biorą pod uwagę również tej kwestii, że priorytetem jest oczywiście bezpieczeństwo człowieka i taki zwierzak, który zaatakuje człowieka, może po prostu zostać zabity. Ważną rzeczą jest również to, że nasze zwierzaki mają określoną swoją kondycję zdrowotną, są w określonym wieku, a więc ta dieta jest do nich dostosowana. No i oczywiście, jeśli chodzi o kopytne, to one w naturze nie jedzą jabłek ani marchewek, bo zebra takich nie spotka raczej w miejscu swojego występowania. To są określone rodzaje paszy. No i zobaczmy, co jeszcze w tym temacie możemy dodać od strony działu dydaktycznego. Tak, my ludzie mamy taką wewnętrzną potrzebę dokarmiania, wpychania jedzenia, nie zastanawiając się, czy to, co komuś dajemy, jest dla niego zdrowe i właściwe. Wszystkie zwierzęta, tak jak wspomniała Katarzyna, mają ściśle określoną dietę i to nie tylko ze względu na gatunek, ale też ze względu na wiek, kondycję, status społeczny, bo podstarzałe samce, z całym szacunkiem, jedzą trochę mniej albo powinny jeść mniej kalorycznie niż karmiące matki, niż dorastająca młodzież i my to wszystko musimy wziąć pod uwagę. Znajdując się w warunkach ogrodu zoologicznego, nie zawsze jesteśmy w stanie karmić tym, co zwierzęta by jadły w naturze, ale to nie może być też dieta wymyślona z przysłowiowego kosmosu. Świetnym przykładem są mrówkojady. Mrówkojad w naturze w Ameryce Południowej potrafi zjeść 30 tysięcy mrówek dziennie. To są takie mrówki południowoamerykańskie, czyli ogromne. Natomiast w Polsce mrowiska są pod ochroną i nie wolno nam ich niszczyć. W związku z czym trzeba było wpaść
wpaść na jakiś pomysł i stało się nie inaczej. Ktoś zbilansowaną dietę dla mrówkowiadów opracował i uwaga, składa się ona z mielonego, surowego serca wołowego, pomieszanego z rozmoczoną psią karmą. Mrówkojady są szczerbakami, więc nie mają zębów. Do tego garść torfu. No i miejmy nadzieję, że mrówkojady świetnie się czują na takiej diecie. Zresztą w naszym ogrodzie kilkakrotnie się rozmnożyły, co jest jak gdyby dowodem na to, że ta dieta działa. Jest taka zasada, że im dalej od natury, tym więcej pracy trzeba włożyć w prawidłowe odżywianie i w opracowanie prawidłowej diety. I nie wiem, czy wiecie, ale problem w ogóle otyłości u plemion z Ameryki Południowej, u Indian z tamtych regionów, rozpoczął się dopiero wtedy, kiedy dotarły do nich słodycze przywiezione przez tych, którzy ten kontynent odwiedzali. No i co za tym idzie, pojawiły się inne choroby dla nas, znane choroby cywilizacji, jak chociażby cukrzyca. Zatem pamiętajmy, jeść należy, ale szczerze powiedziawszy, lepiej zjeść mniej i być głodnym, niż jeść za dużo. I niech to będzie puenta tej części naszego programu. Ja dodam jeszcze od siebie, że często jest tak, że chcemy zwierzaki zobaczyć z bliska, czyli wyciągamy rękę z jakimś czymś smacznym, smacznym według naszego pojęcia. Oczywiście nie róbmy tego, po prostu postawmy na cierpliwość. Ta cnota tutaj w zoo jest bardzo ważna, cierpliwie poczekajmy, aż zwierzak się do nas przybliży, to będzie naturalne i to będzie z korzyścią dla obu stron, i zwiedzającego, i zwierzaka. Czas na bardzo ważną, ale jednak drugą w kolejności potrzebę, czyli potrzeba seksu, rozmnażania się i posiadania potomstwa. Jest to po zaspokajaniu głodu najważniejsza potrzeba i jak gdyby wszyscy się koncentrują na tym, żeby wydać na świat potomstwo. Ta kwestia jest zdominowana przez płeć męską. Oczywiście nie zawsze, ale generalnie tak dokładnie jest, czyli najsilniejszy samiec wybiera sobie samice albo wybiera ich sobie jak najwięcej, by jak najszerzej i z jak największą skutecznością rozprzestrzenić swoje geny. Samice w większości przypadków, ale nie jest to rzecz jasna reguła, zajmują się opieką nad potomstwem, dochowaniem go do momentu, w którym będą mogły same przejąć pałeczkę. Są różne sposoby na zrealizowanie tej potrzeby. Niektóre są bliskie bardzo naszemu ludzkiemu podejściu do tego tematu, niektóre wręcz przeciwnie i są zdumiewające. Natomiast w ogrodach zoologicznych zwierzęta niekoniecznie mają wybór, bo partnera przydziela im koordynator. Staramy się mieć jak najbardziej zmienną genetycznie populację. Przypominam, że nie zabieramy zwierząt z natury, tylko obracamy w cudzysłowie tym, co mamy w ogrodach zoologicznych, które ze sobą współpracują. Więc na czele każdego zagrożonego gatunku stoi koordynator i on analizuje pokrewieństwo poszczególnych osobników i dobiera parę. I wtedy jeden z tej pary przyjeżdża do konkretnego ogrodu, żeby założyć związek. No i zdawałoby się, że jak gdyby wszystko jest w rękach człowieka i tak jest w większości przypadków, ale czasem się zdarza, że po prostu zwierzęta sobie w jakiś sposób nie podpasują i mimo najszczerszych chęci lub największej zdolności, największego powinowactwa genetycznego, niestety to nie wyjdzie. No i wtedy musimy jakoś radzić sobie inaczej. Oczywiście nie zawsze jest też tak, że wszystko idzie zgodnie z planem. Przypomnę goryle mieszkające w warszawskim zoo. Jak już wspominaliśmy chyba w pierwszym naszym odcinku, my pełnimy funkcję takiej przechowalni dla nadliczbowych samców, więc mamy 3-nastoletnie goryle, które po prostu buchają temperamentem i to napięcie seksualne zazwyczaj rozładowują między sobą. Rzecz jasna, opiekunowie dwoją się i troją, żeby wynaleźć im substytut, gdzie ta energia mogłaby znaleźć upust, stąd też różnego rodzaju treningi czy wzbogacenia, które możecie obserwować na ich wybiegu. Ale tak naprawdę czekamy, aż przyjedzie do nas samica, a 2 z 3 samców wyjadą do innych ogrodów i tak to mniej więcej będzie wyglądało. Czasami się zdarza w ogrodach zoologicznych, że wbrew temu, czego byśmy oczekiwali, takie związki partnerskie zdarzają się między osobnikami tej samej płci. My często dowiadujemy się o tym po niewczasie. Mieliśmy
przypadek orłów, właściwie bielików, które miały się ku sobie, wykazywały wszelkie zachowania godowe, ba, szykowały gniazdo, były kopulacje. Jedyne, czego nie było, to nie było potomstwa, co jak gdyby skłoniło nas do zanalizowania DNA pod kątem płci i wtedy się okazało, że nasze bieliki to są dwa samce, no i rzecz jasna, póki co potomstwa z takiej pary nie będzie, więc czasami wymyka nam się coś spod kontroli albo zwierzęta przejmują tą kontrolę za nas. No i właśnie taka sytuacja, no trudna, bez wątpienia, skłania nas do tego, żebyśmy przeszli do kolejnej potrzeby, potrzeby wypoczynku, potrzeby oderwania się od rzeczywistości, zwłaszcza, że sytuacja, która jest na zewnątrz, związana z pandemią, zdecydowanie nas ku temu skłania. My ludzie schrzaniliśmy w świecie tak dużo, że ta potrzeba oderwania od rzeczywistości jest bardzo silna i gdybyśmy jej nie ulegli, mogłoby być jeszcze gorzej, więc korzystamy z różnych środków. Czasami nas relaksują na długo, czasami wręcz nie możemy się od nich uwolnić i comeback jest długotrwały i bardzo ciężki. Na pocieszenie powiem, że prekursorami sięgania po te rozwiązania były właśnie zwierzęta. Najszybciej przychodzi mi do głowy alkohol, nieobcy wielu z nas, ale dla uspokojenia powiem, że zwierzęta również korzystają z dobrodziejstw fermentacji. Już Noe, wychodząc i wypuszczając zwierzęta na górze Ararat, zauważył, że kozy z lubością objadają się sfermentowanymi winogronami, które wprowadzają je w stan cudownej błogości. No i to dało pomysł, być może to kozy są winne naszym tymże skłonnościom. Znane są także jemiołuszki, które jedzą również sfermentowane jagody, a badacze badający poszczególne osobniki postmortem, czyli robiąc im sekcję zwłok, wykazali u ptaków marskość wątroby, czyli no bez wątpienia ptaki również popadają w uzależnienie. Nieobce jest to również słoniom, które żywią się owocami afrykańskiej maruli, też dobrze im to robi. Ale niektóre zwierzaki sięgają po jak gdyby twardsze rozwiązania. Woły zjadają makówki, dokładnie wiedzą, kiedy mają one najsilniejsze działanie i wtedy, kiedy jest najwięcej tam zawartego opium. I sięgają po to bardzo chętnie. Niestety potem, kiedy makówki dojrzeją i zawartość narkotyku spada, cierpią na klasyczny syndrom odstawienia, czyli mają drgawki, są apatyczne, są bezsenne. Tak, ale sobie z tym radzą. Oczywiście nie jest to tak widoczne, bo woły i inne zwierzęta korzystające z tego typu używek nie mają szeregu zadań do wykonania, tak jak my ludzie, czyli nie zawalają terminów, nie zawalają roboty, pewnie zawodzą swoich partnerów albo gorzej im idzie rozmnażanie. Niemniej jednak taki reset jest przez nie często stosowany. Nie wiem, czy wiecie, ale renifery też odkryły, co jest grane i z lubością karmią się muchomorami zawierającymi bardzo silne substancje psychoaktywne i być może ta wizja reniferów biegnących po niebie, ciągnących sanie wynika nie z czego innego, tylko właśnie z szalejących reniferów po zażyciu substancji psychoaktywnych zawartych w grzybach. Mało tego, podpatrzyli to Inuici, którzy bojąc się spożywać grzyby bezpośrednio, bo byłyby dla nich niebezpieczne, korzystają z moczu reniferów, albo korzystali, gdzie te najbardziej toksyczne związki zostały już przemetabolizowane, a zostaje tylko sama ta substancja psychoaktywna i pijąc taki specyfik również wprowadzają się w stan odurzenia. Zwierzęta doskonale wiedzą, gdzie szukać, czego szukać, co je wprowadza w jaki stan. Zdarza się, że zjadają coś przez przypadek, na przykład mustangi odkryły pewną roślinę z rodzaju astrolagus i normalnie jej unikają, a jeśli ją już zjedzą, to jak gdyby świadome jej dobroczynnego działania bardzo chętnie wracają do tych miejsc i z nich korzystają. Oczywiście w zoo jak gdyby nie spełniamy tej potrzeby zwierząt. Jest to temat, który nie istnieje. Koncentrujemy się na odwróceniu uwagi od nudy czy zmniejszeniu poziomu frustracji w zupełnie inny sposób.
Dokładnie tak. No i teraz po tym bardzo interesującym wykładzie Agaty przechodzimy do kolejnej potrzeby, bez wątpienia związanej z tym, co powiedziała Agata, czyli snu i wypoczynku. Bez wątpienia spać powinniśmy wszyscy. Sen jest niezbędny do regeneracji wszystkiego, i mięśni, i mózgu. Bez niego nie jesteśmy w stanie racjonalnie i dobrze działać, więc nie ma co sobie odpuszczać. Niestety ludzie tutaj znowu zeszli na manowce w imię osiągania, nie wiem, lepszych wyników, wyższej pensji. Rezygnujemy ze snu, bierzemy nadgodziny, wyrabiamy ponad normę. Czyli uczestniczymy, mówiąc krótko, w wyścigu szczurów, czyli czymś charakterystycznym dla ludzi, bynajmniej nie dla szczurów, i płacimy za to ogromną cenę. Są oczywiście tacy, którzy nie uczestniczą w wyścigu i śpią bardzo dużo, ale to też niedobrze, bo jeśli śpimy za długo, wcale nie jesteśmy wypoczęci, wręcz przeciwnie. Więc najlepiej brać przykład ze zwierząt i to wybrać sobie te, które nam najbardziej pasują. Zwierzęta śpią w bardzo różny sposób. Niektóre poświęcają na odpoczynek ponad 50% swojej doby. Tak czyni to rzecz jasna leniwiec, ale nie tylko. Mnóstwo gadów, jak choćby jaszczurki, heloderma czy wiele innych, po prostu oszczędzają energię, bo czerpią ją z zewnątrz, więc jeśli jest jej za mało albo słońce nie świeci zbyt mocno, to pozostają w bezruchu i odpoczywają. Są tacy, którzy zasypiają na pół roku. To też głównie gady, ale nie tylko, nietoperze czy niedźwiedzie. Ale cała masa zwierząt, szczególnie tych, którym grozi niebezpieczeństwo, czyli atak ze strony drapieżnika, muszą być niezwykle czujne i one śpią albo na przykład połową głowy, tak robią kaczki, ustawiają się w taki tłumek mały, skierowane jedną stroną w kierunku, z którego może nadejść ewentualne niebezpieczeństwo. Mają otwarte jedno oko i pracuje tylko jedna półkula mózgu. Na wypadek, gdyby coś się stało i to jedno oko wypatrzy niebezpieczeństwo, no to oczywiście budzona jest druga półkula i drugie oko i całe stado zaczyna reagować. Niemniej jednak takie spanie na pół gwizdka ma sens i ptaki trochę wypoczywają. Zwierzęta kopytne śpią na stojąco. Żyrafa na przykład śpi zaledwie kilka godzin w ciągu doby, rzadko kiedy się kładzie, bo wyobraźmy sobie, że żyrafa rozłoży się jak długa i utnie sobie drzemkę, a na przykład przyjdzie lew, to zanim ona pozbiera się do ucieczki z tymi długimi nogami, lew mógłby ją dawno spałaszować. Więc zazwyczaj zwierzęta kopytne śpią na stojąco i śpią bardzo czujnie, co nie zmienia faktu, że są w stanie w ten sposób wypocząć. Cała masa zwierząt śpi często, ale krótko. Na przykład wilki tak robią. Śpią po kilka minut, ucinając sobie krótkie drzemki i to jest niezwykle skuteczne. Radzę spróbować czegoś takiego w pracy, jeśli już Was dopada zmęczenie. Przyśpijcie się dosłownie minutkę, efekt będzie zdumiewający. Foki śpią pod wodą, też co jakiś czas muszą wynurzyć się, żeby zaczerpnąć świeżego powietrza, a jakże, bo tak jak my, korzystają z tlenu atmosferycznego. Także strategii na sen jest bardzo dużo, możecie sobie dopasować ta, która odpowiada Wam najbardziej, natomiast nie wolno rezygnować ze snu, bo to nigdy na dłuższą metę nie przyniesie korzystnych rezultatów. Teraz byśmy może przeszli do kolejnej potrzeby, czyli potrzeby miłości i troski, z którą chyba mamy do czynienia na co dzień jako właściciele zwierzaków, bo prawdopodobnie większość z nas ma zwierzaki. Agata, ile masz zwierzaków? Cztery, tylko cztery. Tylko cztery. Psy? Dwa psy i dwa koty, mam równowagę. No ja mam wszystkie jednego gatunku, są to cztery wielkie psy. Wróćmy zatem do tego, co możemy odkryć, jeśli chodzi o zwierzaki w ogrodach zoologicznych. Najpierw powiem, co możemy odkryć u nas samych. My gromadzimy zwierzęta, niektórzy przesadzają i bardzo często jak gdyby odczytujemy potrzeby zwierząt w swoim własnym języku, nie zastanawiając się po pierwsze, czy zwierzęta rzeczywiście chcą być naszymi pupilami i ulubieńcami i czy rzeczywiście to, co z nimi robimy, wychodzi im na dobre. Na pewno w 99% je przekarmiamy i skazujemy je na różne dolegliwości. Więc warto się pokusić o taką tezę, że jeśli ktoś kocha zwierzęta, to powinien trzymać się od nich z daleka i po prostu nie ingerować w nie i w ich życie i pozwolić im być sobą. Tak zresztą robimy w ogrodach zoologicznych. Wielu z Was się pewnie wydaje, że super jest być opiekunem zwierząt, bo ten codziennie przychodzi
i przytula się, i głaszcze. Uwaga, w ogrodach zoologicznych nie oswajamy zwierząt. Staramy się, żeby one były gotowe do powrotu do natury. Oczywiście jest to powrót wieloetapowy, ale też wyobraźmy sobie, że gdyby ta więź człowieka ze zwierzęciem była bardzo silna, to po pierwsze odciągamy zwierzaka od jego własnego gatunku i na przykład nie będzie zainteresowany wtedy, kiedy trzeba swoim partnerem, a dwa, kiedy zmienimy pracę albo pójdziemy na zwolnienie, albo nie wiem, przeniosą nas na inny dział, to taki zwierzak zostaje sam i trudno jest wypełnić tą lukę, więc nie oswajamy zwierząt. Dodam jeszcze, że wiele zwierząt po prostu nie da się oswoić i mogą być dla nas niebezpieczne. Ale rzecz jasna, przyjaźnie istnieją, obserwujemy to w ogrodach zoologicznych, nawet w naszym warszawskim. Mogę ten przykład połączyć też trochę z przykładem miłości. Chodzi nam tutaj o nasze szympansy Patryka i Kimberly, które trafiły do warszawskiego zoo po tym, jak jeszcze przebywały w kilku innych miejscach, a poznały się wiele, wiele lat temu w jednym z centrów medycznych w Wielkiej Brytanii. Tam się zobaczyły po raz pierwszy. Potem ich losy się rozminęły po to, by po kilku latach spotkać się w Warszawie. I wyobraźcie sobie, że zwierzęta się błyskawicznie poznały. Widocznie to coś zaskoczyło już wiele lat temu. No i nie dość, że się przyjaźnią, to jeszcze doczekały się potomstwa i jest to nasza wiodąca para szympansów. Wspomniałam już też o różnych przyjaźniach homoseksualnych. One miały trochę podłoże właśnie seksualne, ale nie tylko. Zwierzęta się po prostu ze sobą przyjaźnią i mają też ogromną potrzebę troski. W świecie ludzi posiadanie potomstwa wiąże się nie tylko z przetrwaniem gatunku, ale z potrzebą taką opiekowania się. I podobnie jest też u niektórych gatunków zwierząt, oczywiście u tych najbardziej z nami spokrewnionych, czyli małp człowiekokształtnych. W ogrodach zoologicznych obserwuje się przypadki, one są trochę smutne, ale też wiele nam mówiące o naszym, o naszej bliskości. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, kiedy umrze noworodek szympansa albo goryla czy orangutana, to nierzadko bywa tak, że matka trawiona bólem nie może się rozstać ze swoim dzieckiem, które nosi przez wiele dni. Wtedy jesteśmy my, opiekunowie czy pracownicy zoo, bezradni, bo krótko mówiąc musimy pozwolić jej się pożegnać i czasami to trwa naprawdę długo, bo strata jest przeogromna. Bardzo podobne przypadki obserwowano wśród orek. Jedna z orek obserwowanych przez naukowców na Oceanie Spokojnym doczekała się potomstwa. Niestety jej ciele umarło kilka godzin po porodzie. I proszę sobie wyobrazić, że orka przez 2 tygodnie podtrzymywała swoje dziecko tuż przy powierzchni, tak żeby miało szansę ewentualnie odetchnąć i przeżyć. I dopiero odpuściła sobie po 2 tygodniach, więc proszę sobie wyobrazić, jak wielka była potrzeba troski, miłości, opiekowania się nad potomstwem, czyli to jest kolejny dowód, że jesteśmy z tego samego królestwa i jesteśmy ze zwierzętami bardzo blisko spokrewnieni. Dokładnie tak. I z tej potrzeby miłości i troski przechodzimy do kolejnego zagadnienia, do zabawy zwierzaków, do relaksu. I musimy tutaj dodać jedną rzecz. Być może nie wiecie, że zoo, ogrody zoologiczne, pełnią kilka istotnych funkcji. Między innymi jest to również funkcja związana z rekreacją. Nie jest to najważniejsza z funkcji. Najważniejszą jest ochrona ginących, zagrożonych gatunków, funkcja edukacyjna. Angażujemy się w rozmaitego rodzaju badania naukowe. I w przypadku warszawskiego zoo jest jeszcze jeden dodatkowy aspekt, czyli opieka związana ze zwierzakami, które trafiają do ptasiego azylu i do ośrodka CITES. Natomiast jeśli chodzi o funkcję rekreacyjną, bo pewnie ten temat za chwilę nam opowie bliżej o nim Agata, czyli rozmaitego rodzaju eventy, konkursy, wszystko to, co Wy widzicie jako osoby odwiedzające zoo, jest to powiązane z tą naszą właśnie funkcją edukacyjną. Czyli łączymy przyjemne z pożytecznym, czyli chcielibyśmy, żeby wszyscy ci, którzy odwiedzają ogród, bezboleśnie się czegoś nauczyli i żeby to, czego się dowiedzieli, zostało z nimi na zawsze. I to jest naturalna potrzeba zabawy, a jeśli jest ona pożyteczna, to już jest wspaniale. Wszyscy się lubią bawić, szczególnie często bawią się osobniki młode, bo zabawa to jest sposób na zbieranie doświadczeń, które mogą się okazać nieocenione w przyszłym życiu, tak? Więc my ludzie bawimy się w sklep, we fryzjera, w policjanta, w strażaka. Te
Teraz niestety w większości przypadków bawimy się grając na telefonie czy na komputerze. Nie wiem, na ile tego typu doświadczenia będą do wykorzystania w przyszłości. Natomiast zwierzęta bardzo chętnie bawią się w polowanie, w uciekanie, w zasadzki, wzajemne bijatyki, co jak gdyby przygotowuje je do przyszłego życia. Osobniki dorosłe też się bawią, szczególnie dorośli mężczyźni. Wiemy coś na ten temat. W świecie zwierząt dojrzałe osobniki bawią się trochę mniej, no chyba, że są do tej zabawy zachęcane przez osobniki młodsze, ale bywa różnie. My tutaj w ogrodach zoologicznych w ramach różnego rodzaju wzbogaceń obserwujemy, że nawet dojrzałe zwierzaki chętnie z tego korzystają. Ale w naturze zwierzęta też się bawią i to w zaskakujący sposób. Na przykład badacze obserwujący u wybrzeży Florydy delfiny zauważyli, że one uwielbiają wchodzić w różne interakcje z nurkami i grają w coś, co można porównać z naszą Zośką, tak? Czyli odbijanie szmacianej piłeczki nogą. Natomiast delfiny wykorzystują do tego kawałki glonów brunatnic i po prostu podrzucają je do góry, po czym opadają te glony na dół, a poszczególne delfiny starają się je złapać, zawieszając na różnych płetwach, czy na płetwie ogonowej, czy na płetwie piersiowej. I mało tego, są przeszczęśliwe, jeśli w tej zabawie uczestniczą również ludzie. Zasada jest taka, im ktoś jest bardziej inteligentny, tym ma większą chęć do zabawy, bo przez zabawę można się bardzo wiele nauczyć i jak gdyby potrzebę wiedzy wypełnić. Moim takim ulubionym przykładem zabawy zwierząt i dowodem na to, że mają niesamowite poczucie humoru, jest jeden z delfinów, który podpłynął sobie do szyby, przy której odpoczywał jego opiekun i oddawał się potrzebie oderwania od rzeczywistości, krótko mówiąc, palił papierosa i puszczał kółka z dymu. I proszę sobie wyobrazić, że młody delfin czym prędzej podpłynął do swojej mamy, która go jeszcze karmiła, nabrał mleka, później z tymże mlekiem podpłynął do opiekuna i wypuścił z pyska przy pomocy mleka takie same kółeczka, jak tamten wypuszczał z papierosa. Czyli dowód i poczucia humoru, i inteligencji, chęci nawiązania interakcji, jakiejś wspólnoty. No i rzecz jasna, była to dla wszystkich wspaniała zabawa. Także pamiętajmy, musimy doceniać zwierzęta. Nie jesteśmy zupełnie identyczni, ale mamy takie same potrzeby i nierzadko zdarza się, że realizujemy je w podobny sposób. I tym optymistycznym akcentem zakończymy nasz dzisiejszy odcinek i zapraszamy Was na kolejny w kolejnym miesiącu, w kolejny wtorek. Do zobaczenia. Do zobaczenia.